Lol. O, pięknie. O, fajnie, miałem tam biec, tak? No to nice. To teraz rzem z nami. No to chodź tu! Chodź tu! Ups, chyba jemu się nie udało. A my jak utknęliśmy, tak utknęliśmy, tak siedzimy w tym dalej. Picie mi się skończyło. Dość długi jak na mod ta kampania. Zazwyczaj mody bywają krótsze. No i ta gra, ta, znaczy to coś tak łatwo nas nie wypuści chyba. Dobra, weźmiemy sobie to i karabin maszynowy. Nice. Pięknie, to był nasz ratunek chyba. Trudno. Winda działa? Nie. Oczywiście, że nie. A jedna rozsądna droga. O, strzelę. O, żyjesz jeszcze. Ten koleś, który nam pomagał, jest tam wszystkim winien? No to ciekawe. Pewnie teraz winda będzie działać. Yeah. Pięknie. I na bank odstrzelę tego gnojka. Moje ziomy padły. Wiecie co? Tak naprawdę to ja mam gdzieś porachunki tych wszystkich. What the fuck? No, coś mi ewidentnie próbuje przeszkodzić chyba. Zobaczymy, co się stanie, jeśli wyjdę. We hope you had a pleasant and an enjoyable stay. Don't go out. Don't go out? A, wiecie, coś z ciekawości. Dobra, teraz powiem tak. Normalnie bym się cofnął do windy, ale idę z ciekawości dalej, bo chcę zobaczyć, co się stanie. Fuck. Chcę zobaczyć, co się stanie. Później wczytamy też grę i zobaczymy tą drugą zakończenie jakby. Aha, po prostu nas zabiła, tak? Świetnie. No to się raczej nie kończy zbyt dobrze. Don't go out. Musimy zjechać na dół i mu wpieprzyć. Tak jest. Jesteś mój. This area is restricted to senior level staff only. If you do not have the proper authorization, please leave immediately. It's for your own good. Czy to dla twojego własnego dobra? Ja ci zaraz dam dobra. No dobra, ta dziewczyna jakby chciała tego od nas. Mamy apteczki dwie. Jestem ciekaw, czy będzie coś w rodzaju walki z bossem, czy... Okej.
mamy chyba wszystko to, z czym posługiwał się ten koleś. O, ten cwaniak nas obserwował kamerami w ogóle cały czas. Daj save all. Tu sypia. Zobaczmy, co ma tutaj. Tak jakby coś wynalazł. Coś, co wpływa na muszk. O. Zdjęcie. Chyba jego żony. W razie idziemy dalej. Przygotowałem sobie od razu lepszą broń. Robić strzelba. Do strzelby nie mam zbyt dużo pocisków. Ale to dziwne, że gra tam dała nam możliwość. Tu chyba będzie jakaś arena do walki z bossem, tak się spodziewam. Jest amunicja. Pięknie. 30 pocisków, to rozumiem. Strzelbę dostaliśmy dopiero na sam koniec gry. No, ale zawsze jest to strzelba! Tutaj też coś jest. Jakże, oczywiście amunicja, więcej amunicji, pięknie. Save all i wkraczamy w takim razie. Jeszcze jedna apteczka. Więcej amunicji. I tu jest chyba ta maszyna, którą on zbudował. O matka, jakaś niezniszczalna chłoda normalnie. Znowu muszę sobie poustawiać wszystkie bronie. Save all. Wchodzimy. Nice. Co to jest? Okej, wygląda to dziwnie. Wow. This is the core. I've worked on it for my entire life. It's beautiful, isn't it? Every ideological civilization in the history of the world has tried to control the human mind. After a few more modifications, I will have succeeded in less than one lifetime. Right now, I can't really control your brain, but I can't play around with it. For example, oh, here we got some friends for you. Whoa! They're not real, of course, not to me, but to you, yes, and they can hurt you. Aha, czy to byli... Czy to były po prostu wybryki naszego umysłu, tak? Tu coś się świeci. Ja wyłączam twoje cudeńko. Jesteś tego pewien? All right. I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you're leaving me no choice. Enjoy. Większe na ciebie natężenie, co? To ci nie pomoże. Wow. Oczywiście musiałbym trafić. Aha! Do mnie nie trafisz. Dobra, save all. Okej, okay, chyba mogę do tego strzelać w ten sposób. Yeah, keep shooting at our two tons of solid stainless steel with your guns. Maybe in a decade or two, it'll start. Ouch. This is so God. Dobra, przestań mnie denerwować, facet. Już naprawdę zdenerwuję. Co tu trzeba zrobić? O, mam, tu coś jest. I am. Hey, hey, hey! Don't touch that! It's mine! Everything here is mine! Dobra, tu jest drugie. Techni. Are you having fun? Tu coś jeszcze jest? Nie, to jest amunicja, świetnie. Chyba końcowa walka z bossem ludziska mi się wydaje. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś jest. Denerwujesz mnie stale, koleś. Tu nic nie widzę, tam był jeden generator. Gdzie jest pozostały? Jeden z nich
zabity, drugi zabity. No tutaj gdzieś ten generator ma jeszcze umiejscowiony. Nie idzie mi szukanie zbyt dobrze, wiem, ludziska. O, kolejny otworek. Ale tam jest jeszcze i więcej. Właśnie daleko skaczą. Nie mam pojęcia, gdzie jest kolejne. Patrzmy. To mnie nie rani, ale... Save all? Auć. Giń, przebrzydły. Poczwaro. Co, tylko... Może tam coś jest w takim razie? Ała, ała. O, pięknie to zrobiłem. Coś wpadłem i się zabiłem. Zobaczmy, w co ja wpadłem. A wy chyba nie możecie tu wejść. O, możecie! Fox. Chciałem zobaczyć, czy ja tam mogę zejść jakoś. Specjalnie. Nie mogę chyba. Nie mogę wejść, czy nie mogę wejść? Tutaj nie możemy. Tu bym chciał zobaczyć, czy mogę wejść. Mogę! Ale nie mogę, nie mogę tam już. Chyba, że... Nie, no tam nie można zejść, bo zginąłem. Zginęliśmy. Oh my god, co mam tu zrobić? Dobra, znowu pewnie szlak was trafia, że nie mogę znaleźć tego prostego rozwiązania. Ale serio nie widzę. Muszę się pierwszy raz gra w takie rzeczy. Tam mam strzelać. Na pewno nie. Coś jest na tych nogach. Też nie tutaj. Bardziej. Oh, tak to jest, jak się nie wie, jak się gra, grać. Zobaczmy, czy może tutaj coś jest. To są apteczki, dwie aż. Naprawdę nie wiem. Tutaj nic. Też nic nie widzę. Mam wejść na górę. Zobaczmy. Nie, na pewno nie. Na bank coś jest tutaj, więc... Wiesz co, ludziska, wrócę do was, jak już znajdę rozwiązanie. Hej. Okej, ludziska, znalazłem rozwiązanie, ale musiałem aż zajrzeć na YouTube, żeby się połapać, o co chodzi. Są takie belki. Trzeba niszczyć. Właśnie. Dopiero teraz będziemy mogli coś zrobić, bo... Pięknie. Dobra, tylko coś mnie rani cały czas. I tak mi nie dasz rady. Mua. Obetnę wszystkie nogi. Mnie zabiją. Ajdź. O matko, nie odpychaj mnie tak ciągle. Tak nie? I jeszcze bym się przeleciał pod jakieś apteczki nowe. Ewentualnie, też bym było nie głupie. Pięknie. Apteczka. O, zombiak. Auć, więcej zombiaków. Pięknie, dostał w łeb. Ten też. I unikamy wybuchu. Dobra, trzeba to jeszcze rozwalić ostatnie. Nie, no trzeba wszystko rozwalić, co się dało. A, jeszcze tutaj. Jeszcze jeden? Ile was tu jest? A, bo on cały czas wzywa, dobra. Łapnie. Zrobił to na jakiś decha. Okej, pierwsza noga odpadła, od razu save all. Teraz mam to odłączyć prąd, czy co? Dobra,
Oh, nice, świetnie. No to mam progres. Holy shit! Biegnie coś na mnie. O, i nagle kobitka nam pomaga. Dobra. No, that can't be. She can't be here. Stop it. No. You can't even imagine what will happen. Alma cię prześladuje. Co powinien teraz zrobić? Oj, nie da się zabić teraz. Pięknie. Teczki, tak jest. Ta amunicja dodatkowa. A, widzę cię. Rozwalimy tą dechę ostatnio. Pięknie. Jeszcze po przeciwników. Ja oczywiście, że go zniszczę. Nic mi to nie zrobisz. Znowu? Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe niektóre są wstawki. Znaczy od razu idziemy do przodu. Wow, znowu ten korytarz, on gra nam na umyśle jakby. Zastanawiam się, czy tam powinienem iść. Czy nie? Ale dobra, pójdziemy tam. Mogę zrobić save'a? Nie mogę. No manekiny! Shit, to było lustro. Manekin, nie wygłupia się. Pięknie. Bo będę szedł tyłem i nic nie będę patrzeć. Co ja patrzę? Teraz w ogóle... Dobra, schizowe to trochę. O my g, znowu to samo, przedłużacie rozgrywkę. What the fuck? No jak to nie może być? Oczywiście, że może być. Jesteś mój. Jeszcze dwie nogi pozostały, jeszcze sporo. It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her game. Zabij to coś. Dziękuję. Apteczki mi się kończą w okolicy, no. O, pięknie. Mógłbyś tu wreszcie wejść, dziękuję. Gdzie o to chodziło? Czyli co, uwolnię ją, ale coś jeszcze zrobię, tak? Oj nie, błagam. Dobra, zombie jak mi biją. Run! O, ona jest taka ładna. No cóż, gdyby jeszcze nie miotała wszystkim, co jest w okolicy. Czy ona tam siedzi, czy... Halo? Tam cię widzę. Bardzo ciekawa końcówka. I teraz mi przejedzie. Czy tak jakbym tu trafił? Nie ma czegoś takiego, wypadek. Nie, nie poddam się. Wszedłem to, nagram let's play i jesteś mój. I pordzeń. Pink. A zobaczymy, co się wydarzy. Się okaże, że ona była w tym rdzeniu. O, doktorek. Sorry for everything that's happened.
I'm sorry for everything I had to... No! No! Auć. Zupełnie tak samo rozmaślam komary na ścianach. Wow. Jeszcze żyjesz? Wytrzymały koleś. I teraz kręć mi kark. Więc jakbym ci nie pomógł, byś mnie zabiła. Jak ci pomagam, to i tak ginie, tak? Taka jednostronna. Tja, mogli zrobić jakieś troszkę lepsze zakończenie tego, ale czas na podsumowanie. Słuchajcie, jako modyfikacja jest to bardzo fajne. Mówię tak, jako horror średnio, bardziej jako gra z dreszczykiem, czy może... To jest jak Fear, to jest mnóstwo akcji, fajnej akcji. Przede wszystkim mod nie należy do najkrótszych, to jest na plus. Ładnie zrobiony, bardzo dużo fajnych pomysłów, dużo zaczerpniętych właśnie z Feara. I może troszkę z Silent Hilla. Generalnie oceniam go pozytywnie, daję mu ósemeczkę, mocną ósemeczkę. Polecam również osobom, które nie grały, choć pewnie jest dużo takich, a ja byłem takim tutaj... Może zacofanym troszkę graczem, że jeszcze nie grałem w Nightmare House 2, ale właśnie go ukończyliśmy wspólnie. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podobał. Mnie się to podobało, poszukam sobie jeszcze innych ciekawych modów do Half-Life'a 2. Jeśli znacie coś ciekawego, proszę piszcie. Na pewno przejrzę, ale nie wiem czy nagram. O tak, zobaczmy, na pewno zajrzę tam, zobaczę co to jest, ale nie wiem czy nagram, ponieważ chciałbym się skupić na innych grach. I mam nadzieję, że te na razie dwa takie horrory, czyli Grey i ten niby horror Nightmare House 2 wam się podobały, zaspokoił wam to troszkę ten głód mego darcie się na mikrofonie. I do zobaczenia w kolejnych moich projektach. Dzięki, do zobaczenia i jeszcze raz zapraszam do oglądania innych moich filmów. Hejka!